Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to audycja dla ludzi świadomych. Moi kochani, zanim zaczniemy, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Wam, którzy wspieracie mój kanał i słuchacie moich audycji. Jeżeli ktoś tutaj jest po raz pierwszy, to zachęcam do wysłuchania tej audycji oraz pozostałych oraz wszystkich zainteresowanych różnego rodzaju usługami, które oferuję. Serdecznie zapraszam na swoją stronę okienszamana.com, gdzie możecie zabukować sesje coachingowe, sesje doradztwa personalnego lub też sesje tarotowe, gdzie mogę pomóc Wam rozwiązać różnego rodzaju problemy i dylematy życiowe. Zapraszam również do wzięcia udziału w programie partnerskim na portalu Patronite, dzięki czemu uzyskacie dostęp do prywatnej grupy telegramowej i na grupie telegramowej przede wszystkim znajdziecie osoby, które są podobne do Was, mają podobne zainteresowania, chcą poszerzać swoje horyzonty, swój światopogląd i będziecie mogli zadać mi pytania bezpośrednio i codziennie otrzymacie odpowiedź. Słuchajcie, dzisiaj będzie zupełnie taki trochę nieszamański odcinek. Nawet specjalnie się ubrałem klimatycznie, jak widzicie, w kapturku, ponieważ będziemy sobie rozmawiali dzisiaj na temat bezpieczeństwa w internecie oraz tego, w jaki sposób w dzisiejszych czasach starać się zatrzeć swój ślad w internecie. I wiele osób może to sobie bagatelizować lub myśleć, że jest to mniej lub bardziej ważne. Natomiast powiem Wam tak. W czasach, kiedy sztuczna inteligencja rozwija się tak bardzo szybko, sam fakt, żeby starać się zacierać swój ślad w internecie, jest ogromnie istotny. Dlatego, że nasze dane tak naprawdę są nowym złotem. I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, zwłaszcza w momencie, kiedy na przykład klikamy na jakąś stronę i akceptujemy wszystkie ciasteczka. Dlaczego w ogóle poruszam ten temat? Wiecie, ja bardzo interesuję się i sztuczną inteligencją, i możliwościami. Staram się nie dość, że korzystać z tego narzędzia, to jeszcze staram się je w jakiś tam sposób uwolnić. No i też widzę różnego rodzaju rzeczy i możliwości, które ta technologia oferuje. Jedynym problemem jest to, że tak jak wiemy, technologia ta być może nie jest w odpowiednich rękach tak, jak powinna być. Niestety nie ma jeszcze jakichś tam specyficznie określonych regulacji tego tematu, ale miejmy nadzieję, że kiedyś będą. Ale czy się to komuś podoba, czy nie? Era cyfryzacji i nasza synergia ze sztuczną inteligencją się zbliża i nie możemy zaprzeczać rzeczywistości. Jedyne, co możemy zrobić, to kierować się zdrowym rozsądkiem i po prostu zacząć adaptować się do tej sytuacji, ponieważ jest to naprawdę istotne, a wszyscy ci, którzy tego nie robią, po prostu zostaną w tyle. I czy ludzkość się przebudzi, czy ludzkość się nie przebudzi, synergia z technologią nastąpi tak czy inaczej, a wtedy wszyscy ci z Was, którzy potrafią poruszać się w internecie i potrafią chociażby w minimalnym stopniu zacierać swój ślad internetowy, będziecie mieli przewagę nad innymi. Dlatego jest to tak bardzo istotne. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą ani ekspertem, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Natomiast ponieważ prowadziłem kiedyś grupę kapitałową, która kupowała spółki zajmujące się cyberbezpieczeństwem, a jak wiecie z moich audycji, ja mam po prostu tak, że jak zajmuję się jakimś tematem, to doktoryzuję się w tym bardzo mocno. I sam nawet bawiłem się trochę w hakowanie na Hack the Box i tym podobnych portalach, gdzie mogłem ćwiczyć różnego rodzaju praktyki, które pozwalały mi na to, żeby mieć szersze pojęcie odnośnie tematu, którym się wówczas zajmowałem. Więc myślę, że z pomocą tutaj moich notatek, które mam przygotowane, będę w stanie Wam dostarczyć informacji, które pozwolą Wam na to, żeby swój ślad w internecie zatrzeć i ograniczyć. Wiecie, jest tak, że możemy sobie kwestionować wszystko i myśleć sobie, co chcemy, do momentu, kiedy nie zaczniemy najzwyczajniej w świecie kwestionować głównego narratywu.
i mogliśmy to zaobserwować doskonale w czasach covidiozy, gdzie każdy, kto rzucał jakiekolwiek informacje, które były alternatywne lub odbiegały od głównego narratywu rządowego nałożonego gdzieś tam z góry, po prostu był cenzurowany, banowany i miał problemy. Ja sam tego doświadczyłem na własnej skórze, publikując wywiad z Davidem Icke'em, gdzie po prostu wywiad zniknął z YouTube'a w przeciągu 3 minut. Po prostu. I nawet nie rozmawialiśmy na temat pandemii i innych tam tych klimatów, ale już samo jego imię i nazwisko spowodowało, że algorytm YouTube'owy po prostu totalnie wyrzucił wywiad z Davidem Icke'em i, co zabawniejsze, mój podcast na temat tego, gdzie opisywałem po prostu najzwyczajniej w świecie sylwetkę Davida Icke'a jako autora książek i poszukiwacza prawdy, musiałem ten podcast po prostu zdjąć ze swojego kanału YouTube'owego i dostałem ostrzeżenie, że jeżeli będę dalej próbował robić tego typu rzeczy i przeprowadzać taką aktywność, to mogę dostać jeszcze kilka strajków, a mój kanał zostanie po prostu zbanowany. A żeby było śmiesznie, idąc jeszcze dalej, to na przykład podcasty typu Cicha Broń Cichych Wojen, czy też Piramida Władzy, gdzie opisuję to, w jaki sposób nasze społeczeństwo jest kierowane i sterowane, mają totalnie ograniczoną przykładowo monetyzację. I wiem doskonale, że algorytmy działają na moją niekorzyść tutaj w tym temacie. Więc jest tak, że po prostu nic nas nie dotyczy, dopóki zaczyna nas dotyczyć. Najzwyczajniej w świecie. I zaprzeczanie rzeczywistości i zaprzeczanie temu, w jakich czasach żyjemy aktualnie, jest niczym więcej jak solipsyzmem, który można poniekąd traktować trochę jako chorobę psychiczną. Więc wiecie, moi kochani, powiem wam tak. Media cenzurują, media społecznościowe generalnie cenzurują informacje, które bardzo często są prawdziwe. Bardzo wiele osób śmieje się z tak zwanych foliarzy, no ale jak widzimy na załączonym obrazku, koniec końców foliarze okazali się tymi, którzy mieli rację. No niestety, ale taka jest prawda. I teraz wszyscy ci, którzy szli na nas z pikietami, po prostu robią w zbroję, bo się boją i nie wiedzą, co mają we własnych ciałach, a wszyscy foliarze czują się spokojnie. Więc świadczy to po prostu o tym, że warto jest kwestionować wszystko to, co serwują media głównego nurtu, zwłaszcza media głównego nurtu. Jeżeli cokolwiek słyszę w telewizji, to już wiem od razu, żeby patrzeć w drugą stronę i zastanawiam się, co jest przepychane pod spodem i co jest naprawdę istotne w tym momencie, żeby odwrócić moją uwagę jakimiś tam pierdołami. Także, czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w dobie informacji i nasza uwaga jest totalnie manipulowana. Zwłaszcza jeżeli chodzi o media społecznościowe. Algorytmy, moi kochani, są zbudowane w taki sposób, że cały czas podsyłają wam content, który teoretycznie was interesuje, ale to nie działa tak, że na przykład interesuje was jakiś tam kanał, czy jakiś tam profil, powiedzmy sobie, na Instagramie i chcecie widzieć więcej tego rodzaju contentu. Nie. To jest bardziej tak, że algorytmy i wielkie firmy z Doliny Krzemowej same decydują, co wam się będzie podobało, a co nie. I to już zaczyna trochę wykraczać poza jakieś bariery etyczne, moralne. Powiedzmy sobie to jasno i klarownie. Dlaczego na przykład Instagram czy YouTube ma decydować o tym, co wy macie zobaczyć? Przecież to jest coś, o czym wy sami powinniście decydować, prawda? A nie firmy, które wam po prostu podsyłają content. Żeby było śmieszniej, to powiem wam szczerze, widziałem taki wykres na przestrzeni pomiędzy 1950 rokiem a 2050 rokiem. To było takie przewidywanie średniego współczynnika ilorazu inteligencji. I powiem wam, że jeszcze w latach 90. średni iloraz inteligencji wynosił mniej więcej chyba 115 IQ. Dziś, moi kochani, wierzcie lub nie, możecie zobaczyć sami,
Dziś średni iloraz inteligencji wynosi 87,3. Rozumiecie to? 87,3. I do 2050 przewiduje się, że średni iloraz inteligencji będzie wynosił 86,4. Więc po prostu o czym my tutaj rozmawiamy? I to tłumaczy, dlaczego mamy takie, a nie inne filmy w kinach. To tłumaczy, dlaczego sztuka umiera. To tłumaczy bardzo wiele rzeczy. A jest tak niestety dlatego, że żyjemy w kulturze scrollowania. Po prostu ludzie siedzą, młodzi ludzie siedzą i non-stop scrollują na mediach społecznościowych i chcą szybkiego kontentu, krótkiego kontentu, szybkiej, łatwej, taniej rozrywki, gdzie nawet możemy zaobserwować w to, że nie wiem, już nie kręci się ani porządnych filmów, ani porządnych komedii, tak jak kiedyś, gdzie po prostu poczucie humoru było na dosyć wysokim poziomie i trzeba było mieć dwa zwoje mózgowe więcej od kury, żeby skumać niektóre rzeczy. A po prostu teraz jest tak, że zabawnym jest to, że nie wiem, ktoś po prostu stoi, krzyczy albo przebrał się za banana. No po prostu, no umówmy się, prawda? I jest to wszystko spowodowane tym, że media społecznościowe i big tech korporacje z Doliny Krzemowej po prostu w taki sposób kierują algorytmem, żeby cały czas społeczeństwo ogłupiać. Cały czas. Starają się wpływać na percepcję ludzi, a co za tym idzie, ludziom wydaje się, że to, co widzą na przykład na Instagramie, to jest prawda. A już na przykład ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że większość kontentu, który jest na Instagramie, jest w ogóle totalną nieprawdą, jest totalnym fejkiem. I ludzie nie wiedzą tego, że na przykład są całe studia fotograficzne, w których jest zbudowany mini samolot, mini jet, gdzie po prostu robi się zdjęcia, gdzie wchodzi jakaś tam panienka i nie wiem, robi sobie zdjęcia, o, teraz lecę sobie na jakąś tam wykwintną kolację do Paryża. No tak naprawdę poszedł do studia fotograficznego zrobić sobie zdjęcie i wrzuca je w internet, bo po prostu w ten sposób się aktualnie zarabia na życie niestety w dzisiejszych czasach. Co tak naprawdę pozostawię bez komentarza. Natomiast wracając do tematu naszego bezpieczeństwa w internecie oraz tego, co możemy zrobić, to powiem wam w ten sposób, jak to wygląda, jak to działa praktycznie od kuchni. Rząd bezpośrednio nie może pobierać naszych danych. Może on oczywiście stosować różnego rodzaju techniki, które typu, nie wiem, tam Pegasus w Polsce, czy jakieś tam innego rodzaju oprogramowania, które funkcjonują tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii. Natomiast rząd nie ma bezpośredniego dostępu do wszystkich danych i do całej naszej aktywności, którą prowadziłem w internecie. Ale wielkie korporacje już mają. Przy czym problem polega na tym, że wszystkie wielkie big tech korporacje z Doliny Krzemowej posiadają klucz do kuchennego wejścia do wszystkich rządów wszędzie i tak naprawdę rządy siedzą pod tymi korporacjami, bo te korporacje napędzają kasę, a one robią to, co każą im robić banki inwestycyjne. I to jest dokładnie to, co opisywałem wam w podcaście Piramida Władzy. Po prostu. Tak to wygląda. Tak wyglądają dzisiejsze czasy. Lobbying działa i będzie działać tak długo, dopóki wszyscy będziemy wierzyć w politykę. Ponieważ iloraz inteligencji jest aktualnie taki, jaki jest, no to niestety obawiam się, że zbyt wiele się nie zmieni. Natomiast no, niestety większość jest taka, jaka jest. I możemy spokojnie przyjąć, że 85% populacji no, po prostu są ludzie z ilorazem inteligencji 87,3. A to daje naprawdę dużo do myślenia. Niestety, prawda? No więc, ponieważ rząd nie może zbierać bezpośrednio tych informacji, no, wielkie korporacje dostarczają te informacje rządom. Po
po prostu. Nasze dane, tak jak wspomniałem wcześniej, są nowym złotem. Czy się to komuś podoba, czy nie. Dlatego warto jest mieć to na uwadze i starać się zrobić wszystko, żeby im to zbieranie informacji utrudnić. Oczywiście, wiecie, na tyle, na ile ja poznałem temat cyberbezpieczeństwa i ludzie, z którymi pracowałem, którzy pracowali, nie wiem, na przykład zajmowali się atakami hakerskimi, na przykład na jeden z największych banków handlowych świata, HSBC, to jest po prostu tak, że jak naprawdę się ktoś uprze, to nie ma szans, po prostu nie ma szans. Trzeba by było przewiercić twardy dysk wiertarką, wsadzić pamięć RAM i procesor do mikrofalówki, żeby całkowicie zniszczyć dane na danym komputerze i urządzeniu. Ale nawet przeglądając różnego rodzaju treści w internecie na komputerze, który jest zabezpieczony różnego rodzaju oprogramowaniem, nasza aktywność w internecie może być wyśledzona tylko dlatego, że nasz telefon leży koło komputera. W takich żyjemy, moi kochani, czasach. A jeszcze komputery kwantowe w połączeniu ze sztuczną inteligencją dają taką przewagę, że no po prostu jesteśmy otoczeni, niestety. Ale na szczęście istnieją różnego rodzaju rozwiązania, które mogą utrudnić wielkim korporacjom zbieranie naszych danych. Mnie na przykład, powiem wam szczerze, bardzo irytował fakt, że za każdym razem, jak przeprowadzam z kimś jakąś rozmowę na jakiś tam temat, to jeszcze tego samego dnia, tego samego wieczoru lub na drugi dzień widziałem na ten temat reklamę na Facebooku czy Instagramie. I wszyscy z was tego doświadczyli niejednokrotnie, prawda? Dzieje się tak dlatego, że nasze telefony nas po prostu podsłuchują. Już nie ma możliwości wyjęcia baterii z urządzenia. Oczywiście oficjalny narratyw jest taki, że brak możliwości wyciągnięcia baterii z telefonu jest spowodowany tym, że po prostu design jest taki, a nie inny i telefon musi być płaski, w związku z czym ta klapka już nie może się otwierać, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nasze urządzenie cały czas trzymało nas w stanie czuwania i cały czas nas podsłuchiwało. I żeby było śmieszniej, to ja nie mówię, że jedna firma jest lepsza od drugiej, ale możliwości ograniczenia śledzenia na przykład na Apple'u są o wiele lepsze niż na Androidzie. Dlatego, że nawet jeżeli wyłączycie telefon, który posiada system Android lub też włączycie tak zwany Airplane Mode, czyli tryb samolotowy, to od razu w momencie, kiedy podłączycie się do internetu, bo wiecie, jak wy gdzieś się poruszacie, macie ze sobą ten telefon, to ten telefon cały czas zbiera dane, nawet jeżeli jest w trybie samolotowym. Jak tylko podłączycie się do internetu, to Android od razu wysyła do bazy danych wszystkie informacje, gdzie kto był, wszystkie informacje odnośnie tego, jakie rozmowy były przeprowadzane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, my sobie tutaj gdybamy, a co by było, jeśli będziemy żyli w technokratycznym świecie, moi kochani, my już żyjemy w technokratycznym świecie. To już się stało, to już się dzieje, tylko jeszcze jest to nieoficjalne, ale to już ma swoje miejsce. I nawet Edward Snowden, który zaczął o tym mówić, który jest ścigany do dziś za wyjawienie tajemnic rządowych Stanów Zjednoczonych, gdzie jasno i otwarcie powiedział o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych podsłuchuje i inwigiluje swoich obywateli poprzez, nie wiem, na przykład kamerki internetowe w laptopach, poprzez telefony itd., itd. No to było wielkie oburzenie i wszyscy temu zaprzeczali, no ale no niestety jest tak, jak jest i koniec końców pokazało się najzwyczajniej w świecie, że jest to prawda. I jest to smutna i gorzka prawda. I powiem wam, że na przykład mnie bardzo irytował ten fakt, że jak o czymś rozmawiam, to mam wyświetlane reklamy w internecie. Albo chociażby sama rzecz taka niby banalnie prosta, że w momencie, kiedy wsiadałem do samochodu, to mój telefon od razu mi wyświetlał informację, że jestem na takiej, takiej ulicy i sugerował mi podróż w jakieś miejsce, które odwiedzam najczęściej.
I teraz ja sobie zadawałem pytanie w ogóle, skąd mój telefon wie, że ja wsiadłem do samochodu, gdzie jeszcze nie ruszyłem spod domu. I wiecie, im głębiej wchodzimy w tą króliczą dziurę, tą króliczą norę, im dalej w las, tym więcej drzew. I muszę wam powiedzieć szczerze, że można dojść do swego rodzaju paranoi w tym wszystkim. Dlatego, że pełna anonimowość w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie istnieje. Sam pracowałem na przykład w firmie, która sprzedawała telebimy, które widzimy w supermarketach, takie, wiecie, telebimy, gdzie wyświetlają się różnego rodzaju reklamy, nie? I nie jesteście nawet tego świadomi, bo na przykład tak, sam osobiście mam znajomych, którzy mówią, ja nie włączam na przykład Face ID w swoim telefonie, żeby odblokować telefon, ponieważ nie chcę sczytywać swojej twarzy, żeby moja twarz była w bazie danych. Moi kochani, to jest po prostu syzyfowa praca i marny wysiłek. Dlatego, że wszystkie te telebimy w supermarketach, czy też, nie wiem, nawet w fast foodach, tak dalej, wszędzie, gdzie widzicie ekran, który wyświetla reklamę, każdy z tych ekranów ma kamerę i każda ta kamera was obserwuje. I ta kamera sczytuje informacje na temat tego, jak długo patrzycie na telebim, czy dana reklama was zainteresowała, odczytuje waszą impresję i nie oszukujmy się, ale ta kamera tak samo odczytuje to, kim jesteście i sczytuje wasze informacje, wasze dane. A im więcej instalujemy aplikacji, im więcej klikamy na różnych stronach internetowych, że akceptujemy wszystkie ciasteczka, tym coraz więcej informacji naszych własnych, prywatnych danych jest w internecie. I nawet jest, był kiedyś taki mem, który niestety jest smutny, ale prawdziwy, że Google wie więcej o tobie niż twoja żona. I taka jest prawda, ponieważ bardzo często ludzie szukają w internecie rzeczy, których nie chcą, którymi nie chcą się na przykład dzielić z bliskimi czy przyjaciółmi itd., itd. I to jest ich pełne prawo. Każdy ma prawo sobie szukać w internecie tego, czego chce. I smutne jest tylko to, że korzystając z normalnych przeglądarek, nie zabezpieczając się w żaden sposób, a zwłaszcza używając przeglądarki, na przykład Google, wszystkie te informacje są totalnie zbierane. I mało tego, na podstawie wszystkich tych ciasteczek, które mamy zainstalowane w naszych komputerach, przeglądarka Google nie daje nam realnych, faktycznych rezultatów, które szukamy, których potrzebujemy, tylko daje nam takie rezultaty, które uważa, że powinniśmy dostać. Przecież to jest w ogóle paranoja. W jaki sposób mamy inaczej się rozwijać jako społeczeństwo, jak nie poprzez zbieranie nowych informacji? A świat wielkich korporacji technologicznych czuwa nad tym, żebyśmy nie docierali do nowych informacji. I tak naprawdę pierwsze 2-3 strony w przeglądarce Google'a to są wszystko artykuły sponsorowane w 100%. I widzicie artykuły, które odpowiedzą wam na jakieś tam różnego rodzaju pytania, ale wszystkie te rzeczy, które przeczytacie, będą zgodne z tym, co wy powinniście akurat zobaczyć i wszystko to się będzie wam podobać i będzie się wam wydawać, że zdobyliście jakiegoś rodzaju wiedzę, ale tak naprawdę w ogóle tak nie jest, tylko są to artykuły sponsorowane na zasadzie, kto więcej zapłaci za pozycjonowanie, ten będzie na pierwszej stronie. I w ten sposób to wygląda. Tak wygląda pozycjonowanie w przeglądarce Google. Dlatego jeżeli cokolwiek szukacie w internecie, nie używajcie przede wszystkim przeglądarki Google, ponieważ nie znajdziecie informacji różnego rodzaju, informacji alternatywnych, bez względu na to, czy one się wam podobają, czy nie, ale różnego rodzaju informacje pozwolą wam stworzyć szerszą percepcję i szerszy obraz tego, czego szukacie. No to jest tak proste, prawda? I o to nam w tym wszystkim chodzi. Dlatego ja osobiście, prywatnie używam przeglądarki, która się nazywa duckduckgo.com czy też duckduckgo.pl, tak zwana kaczka. Kaczka ma to do siebie, że po pierwsze nie zbiera naszych informacji, dba o prywatność i nie wyświetlają się tam artykuły sponsorowane.
i nie ma takiej opcji, żeby na przykład w DuckDuckGo, żeby sobie tam do nich napisać i opłacić, żeby nasz artykuł, naszego bloga, jakieś tam, nie wiem, wróżki, zębuszki czy kogoś tam innego, był na pierwszej stronie. Nie ma po prostu takiej opcji. To, co jest wyświetlane w przeglądarce DuckDuckGo, są to informacje, które są jak najbliższe i są jak najbardziej adekwatne do frazy wpisanej w wyszukiwaniu. Dzięki czemu możemy od razu na pierwszej stronie dotrzeć do informacji, które nas naprawdę interesują. I to jest tak proste. I na przykład jest to ogromna przewaga, na przykład dla mnie, gdzie ja, przygotowując się do podcastu, przeszukuję naprawdę kupę informacji, przeglądam wiele różnych stron i chcę za każdym razem dostarczyć wam jak najrzetelniejszych materiałów. I przeglądarka DuckDuckGo mi to po prostu umożliwia. Najzwyczajniej w świecie, bo wiem, że w Google nic nie znajdę, a poza tym Google cały czas śledzi to, co ja robię. I mi się to nie podoba. Po prostu. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii telefonu, powiem wam tak, zobaczcie. Ja kupiłem sobie taki case do telefonu, który to... Tu jest na dole taki pierdolnik, zaraz wam powiem, co to jest. I ten case ma kilka takich fajnych funkcji. Po pierwsze, zasłania i odsłania aparat. I tak samo też zasłania i odsłania aparat, który jest z przodu. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie, ale jestem w stanie zasłonić i odsłonić aparat, który jest z przodu. I tutaj ta mała wtyczka, która jest tutaj na samym dole, tak ona sobie wygląda. O, tak sobie wygląda z drugiej strony. To jest tak zwany mikrofon jammer. I jak ja sobie to wpinam w mój telefon, to mój telefon przestaje mnie podsłuchiwać, ponieważ mikrofon jest zakłócany przez ultradźwięki, które są niesłyszalne dla mnie, ale po prostu mój telefon przestaje mnie słuchać. Rozumiecie? I można to zaobserwować w bardzo prosty sposób. Tak jak teraz nagrywam tutaj do was podcast, zobaczcie. Wrzucam nagrywanie i po prostu mój mikrofon nic nie zbiera. Widzicie? Po prostu, najzwyczajniej w świecie. A jak wypnę to, wypnę tylko to urządzenie, włączę nagrywanie, to zobaczcie, co się dzieje. Wszystko to, co do was mówię, jest po prostu nagrywane. I to jest tak proste. Dlatego też używam mikrofon jammera, bo nie chcę, żeby mój telefon mnie podsłuchiwał. Po prostu. Cenię sobie swoją prywatność i nie potrzebuję reklam ani artykułów sponsorowanych później do tego, żeby, nie wiem, coś tam kupić. Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim cały czas kupowali i byli konsumentami. I teraz, moi kochani, powiem wam tak. Przeglądarka internetowa to jest jedna rzecz. Znaczy, przepraszam, wyszukiwarka. Wyszukiwarka internetowa to jest jedna rzecz. Następną rzeczą jest właśnie przeglądarka internetowa. Mam nadzieję, że mało kto z was w ogóle korzysta z Internet Explorera, który jest chyba najgorszy. Wiele osób, bardzo, bardzo dużo osób, zatrważająca ilość ludzi korzysta z Google Chrome. Jest to jedno z najgorszych w ogóle rozwiązań, jeżeli chodzi o prywatność w internecie, no bo po prostu Chrome jest zrobiony przez Google, a co za tym idzie, cała aktywność w internecie, nawet po włączeniu trybu prywatnego, jest przekazywana do bazy danych tam. Więc po prostu, no umówmy się. Natomiast jeżeli zależy wam na tym, żeby ograniczyć swój ślad internetowy, używajcie przeglądarki Brave. Po prostu. Przeglądarka Brave. I przeglądarka Brave została zrobiona po to, żeby dbać o prywatność użytkowników. Więc jeżeli używamy przeglądarki Brave i używamy wyszukiwarki DuckDuckGo, to już z automatu po prostu ograniczamy swoją widoczność i swój ślad w internecie. A korzystając z trybu prywatnego w przeglądarce Brave w połączeniu z wyszukiwarką DuckDuckGo,
już w ogóle zaczynamy być coraz mniej widoczni. Natomiast są dodatkowe narzędzia, które mogą pozwolić nam na to, żeby nasza widoczność w internecie była jeszcze niższa. I wiecie, jednym z takich rozwiązań jest stosowanie tak zwanego VPN, czyli Virtual Private Network. Co to jest VPN, moi kochani? I jakie są korzyści z używania VPN-a? Ja VPN-a używam od lat. Od lat, po prostu nie wiem, chyba już 10. Codziennie, cały czas. I w telefonie, w komputerze jednym, drugim, tak dalej. VPN przede wszystkim zapewnia nam znacznie większą prywatność. VPN działa w taki sposób, że jest to troszkę taki, nazwijmy sobie to, nasz prywatny tunel internetowy, gdzie my, podłączając się do sieci VPN, na przykład będąc w Łodzi, podłączamy się do VPN-a i nasz komputer myśli i strony internetowe, które przeglądamy, myślą, że my przeglądamy je z Warszawy, przykładowo. Albo możemy też połączyć się z każdym innym krajem gdzieś tam, czy z Anglią, czy z Urugwajem, czy jakimś tam. Ważne jest to, żeby VPN, żeby dostawca sieci VPN, którego zdecydujecie się używać, miał serwery w wielu miejscach na całym świecie i żeby jego główne serwery nie znajdowały się w Rosji lub w Stanach Zjednoczonych. Sami doskonale wiecie dlaczego. Ja osobiście rekomenduję wam firmę, której sam używam. Jest to firma CyberGhost VPN. Linka do firmy CyberGhost VPN znajdziecie pod spodem tego klipu. I powiem wam szczerze, że jest to najtańszy dostawca, jeżeli chodzi o usługę VPN aktualnie na rynku i posiada serwery w 90 krajach, co daje ogromną przewagę i może zwiększyć na przykład nasze możliwości wyszukiwania, bo ponieważ akurat w Polski tego nie dotyczy, ale na przykład w innych krajach jest tak, że na przykład my, chcąc przeglądać treści w jakimś tam innym kraju, jesteśmy totalnie ograniczeni, ponieważ rząd tego nie chce i rząd ogranicza nasze możliwości, jeżeli chodzi o przeglądanie treści w innych krajach. Zwłaszcza w Chinach jest to mocno zaobserwowalne. I nawet widziałem takie filmiki, gdzie chińskie władze chodzą i sprawdzają, wyobraźcie sobie to, sprawdzają telefony ludzi, sprawdzają telefony użytkowników, czy nie używają przypadkowo sieci VPN do tego, żeby oglądać treści internetowe, które są spoza Chin. Ludzie, do czego dochodzimy w ogóle? I jeżeli wam się wydaje, że to są Chiny, to jest odległy temat, to jest w ogóle zupełnie inny klimat. Jeżeli komuś z was się wydaje, że to do nas nie przyjdzie, to jesteście w ogromnym błędzie, moi kochani. W ogromnym. Ponieważ to przyjdzie do nas. Prędzej czy później to do nas przyjdzie. Jest to testowane w Chinach, to wszystko działa łącznie z socjalnym credit scorem, natomiast to do nas przyjdzie, a używanie usługi VPN sprawia, że będziemy mogli po prostu swobodniej poruszać się w internecie. Chodzi tutaj głównie o tak zwany adres IP. Każdy z komputerów posiada adres IP, to jest tak jak nasz adres domowy. I teraz my, łącząc się poprzez VPN, sprawiamy, że nasz adres IP jest ukrywany, a widoczny jest adres IP firmy, której używamy, w moim przypadku CyberGhosta, jest pokazywany adres VPN na przykład w Warszawie, czy na przykład w Londynie. I strony internetowe twierdzą i myślą, i tak to odbierają te algorytmy, że ja przeglądam daną rzecz z Londynu, gdzie ja siedzę po prostu w Manchesterze. I jest to bardzo po prostu wygodne i o wiele bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o przeglądanie różnego rodzaju treści, które są niezgodne z głównym narratywem. I wiecie, można się z tym kłócić, natomiast bardzo często jest też tak, że łącze internetowe najzwyczajniej w świecie działa o wiele szybciej. Bo na przykład nasz dostawca internetu, ponieważ
wysyła wszystkie dane odnośnie naszego ruchu w internecie do różnych tam agencji itd., itd., a my łącząc się poprzez VPN po prostu mamy szybsze łącze, bo na przykład dostawca usługi VPN po prostu już tego nie robi, dba o naszą prywatność, a dzięki temu nasze łącze internetowe jest o wiele szybsze. I jest to tak proste. I dlatego ja używam CyberGhost od wielu, wielu, wielu lat, bo po pierwsze jest najtańszy na rynku, posiada 90 serwerów w różnych krajach i jego główne serwery nie znajdują się w Stanach i w Rosji. Po prostu. I jest to najzwyczajniej w świecie bezpieczne. Oczywiście są jeszcze innego rodzaju rozwiązania, typu tak zwane spoofery sieci, spoofery adresów MAC, ale to już są bardziej specjalistyczne rzeczy, powiedzmy sobie, i każdy z was, kto siedzi bardziej w informatyce i programowaniu, wie doskonale, że sam VPN i korzystanie z przeglądarki internetowej Brave i trybu prywatnego można łatwo ominąć, natomiast wiecie, większość z was jest ludźmi takimi, którzy nie są aż tak bardzo szkodliwi, powiedzmy sobie, politycznie i nie oglądacie treści, ani nie szukacie informacji, które mogą być w jakiś tam sposób szkodliwe, powiedzmy sobie, dla rządu. Natomiast to, o czym my tutaj dzisiaj sobie rozmawiamy, to jest to, żeby ograniczyć nasz ślad w internecie i żeby zwiększyć po prostu swoją prywatność. I teraz powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Słuchajcie, żeby było śmieszniej, to jest tak, że cały ten internet, który znamy, cały ten content, wszystkie te algorytmy, które nas śledzą, tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Cały ten internet, jaki znamy, to jest tylko, mogę tutaj się mylić procentowo, to jest pomiędzy 5 a 7% tego, co naprawdę jest w internecie. I teraz jest jeszcze coś takiego, jak tak zwany darknet. Nie wiem, jak wielu z was słyszało to określenie, natomiast darknet tak naprawdę to jest 93% tego, co naprawdę ma internet do zaoferowania. I teraz w darknecie znajdziemy przenajróżniejszego rodzaju strony internetowe. Do darknetu jesteśmy w stanie wejść za pomocą specyficznej przeglądarki, która nazywa się Tor. Ja osobiście wszystkich z was, którzy jesteście zainteresowani tym, żeby przeglądać darknet, uprzedzam was lojalnie. Co się zobaczyło, tego się nie odzobaczy. Darknet jest totalnie niekontrolowany i tam jest totalno wolna amerykanka. Na darknecie można kupić wszystko, od ludzi, skończywszy na czołgu. Nie mówiąc o narkotykach i innego tego rodzaju rzeczach. Możemy tam kupić absolutnie wszystko. Łącznie z wynajęciem hakera, łącznie z, nie wiem, z nową tożsamością, łącznie z wynajęciem płatnego zabójcy. Na darknecie na przykład CIA ma swoją stronę internetową dla informatorów. Nikt praktycznie o tym nie wie, ale ktoś, kto nie chce, żeby jakaś tam ekipa się dowiedziała o tym, że on udostępnił jakieś tam treści różnego rodzaju do agencji rządowych, po prostu wchodzi na darknet i wchodzi na darknetową stronę CIA, gdzie może uploadować różnego rodzaju pliki lub wysłać donos na kogoś, czy coś w tym rodzaju. I powiem wam szczerze tak, darknet działa w taki sposób, że nie da się go przeglądać tak łatwo, jak przegląda się różnego rodzaju rzeczy normalnie w internecie. Są różnego rodzaju wyszukiwarki w darknecie, na przykład jest taka wyszukiwarka, której adres brzmi achmia.fi i ona nam pokazuje różnego rodzaju adresy i wszystkie te adresy na darknecie zawsze kończą się .onion. Tam nie ma na przykład .com i tak dalej, tylko jest szereg różnego rodzaju znaków .onion i wtedy jesteśmy w stanie wejść na jakąś tam stronę i zobaczyć, co tam jest. Przy czym jest to, można sobie to nazwać w taki sposób, jest to nieskatalogowana część internetu i przez to, że jest nieskatalogowana i jest totalnie poza kontrolą, to w darknecie możemy znaleźć wszelkiego rodzaju ciemne oblicza ludzkości. Po prostu. Przede wszystkim
Siedzą tam dealerzy narkotyków, handlarze bronią, pedofile, hakerzy, ludzie, którzy przeprowadzają różnego rodzaju ciemne interesy itd., itd., ale nie tylko, bo nie możemy też generalizować. W darknecie też bardzo często poruszają się i porozumiewają ludzie z krajów o ekstremalnej cenzurze, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek połączenie inne ze światem, i korzystają z sieci Tor i korzystają z przeglądarki Tor łącznie z VPN-em, ponieważ jest to dla nich bezpieczne się komunikować. I bardzo często dziennikarze śledczy komunikują się między sobą w jakichś tam danych sprawach, korzystając właśnie z przeglądarki Tor, ponieważ jest to o wiele bezpieczniejsze, a szyfrowanie, które dostarcza przeglądarka Tor i sposób wysyłania wiadomości w sieci Tor, jest tak samo szyfrowane jak wiadomości, które wysyłają między sobą agencje rządowe. Więc jest to wysoki szczebel szyfrowania, który jest naprawdę trudno rozbić i komuś musi naprawdę bardzo, bardzo zależeć i mieć dużo czasu i sporą moc obliczeniową komputera, żeby daną wiadomość po prostu rozszyfrować. Więc wiecie, mówię wam o darknecie, ponieważ rozmawiamy sobie generalnie o tym, jak wygląda internet, żebyście wiedzieli, możecie sobie zajrzeć tam po prostu z czystej ciekawości, tylko uprzedzam was lojalnie. Jeżeli zamierzacie to zrobić, to nie korzystajcie ze swojego głównego komputera i nigdy nie pobierajcie żadnych plików. Nigdy. Po prostu nigdy. Wszystkie skrypty typu Java i tym podobne muszą być wyłączone. I ja na przykład, jak wchodzę na Darknet, to używam osobnego laptopa. Zupełnie. Który ma inne zupełnie oprogramowanie, który ma zainstalowany tak zwany Kali Linuxa. Jest to oprogramowanie czysto hakerskie, gdzie są zainstalowane wszystkie różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby, nie wiem, zhakować komuś komputer itd., ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że używam totalnie osobnego komputera, a Kali Linux pozwala mi na to, żeby mógł o wiele lepiej ukryć swoją własną tożsamość łącznie z adresem MAC. I następnie włączam VPN, CyberGhosta i wchodzę na przeglądarkę Tor i mogę przeglądać Darknet. I wiecie, co jest najzabawniejsze? Że no, może nie będę wam dostarczał przykładów i przypadków, które widziałem w Darknecie. No niestety, tak jak wam powiedziałem, to, co się zobaczyło, tego się już niestety nie odzobaczy, a widziałem tam okropne rzeczy. Po prostu wykraczające poza wszelkie ludzkie pojęcie. Totalnie. Uwierzcie mi. I handel narkotykami czy bronią przy tym, to jest pikuś. To jest nic w porównaniu z tym, co widziałem na stronach typu Red Room i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu... To jest smutne, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak ciemne aspekty wychodzą z ludzkiej natury w momencie, kiedy ktoś wie, że jest całkowicie anonimowy w internecie. To jest po prostu straszne. Po prostu. Natomiast możecie też używać przeglądarki Tor, która jest ultra bezpieczna, w zupełnie normalny sposób. Możecie przeglądać sobie różnego rodzaju treści w normalnym internecie, wcale nie musicie schodzić do darknetu. Przeglądarka Tor jest przeglądarką internetową taką samą jak Brave, tylko jest o wiele bezpieczniejsza, po prostu. Ale przez to, że przeglądarka Tor działa na troszkę innej zasadzie niż wszystkie inne przeglądarki internetowe, po prostu strony internetowe wgrywają się o wiele, wiele wolniej. I na przykład YouTube'a już sobie nie pooglądamy na Torze, dlatego że wszelkiego rodzaju skrypty, które pozwalają na usługi streamingowe i tym podobne, po prostu są powyłączane, ponieważ przeglądarka Tor przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo. Więc, moi kochani, tak reasumując, powiem wam, jeżeli jesteście zainteresowani tym i powinniście być zainteresowani tym, żeby ograniczyć swój ślad w internecie,
bo wielu z was nie ma tak naprawdę jakichś tam rzeczy turbo do ukrycia, ale nasze dane są naprawdę cenne i może nam się to wydawać mniej lub bardziej ważne, ale na podstawie naszych danych ktoś, kto jest biegły w temacie i hackingu, i komputerów, jest w stanie całkowicie wykraść naszą tożsamość, jest całkowicie w stanie przejąć kontrolę nad naszym telefonem, komputerem, już nawet teraz samochodem. Jak samochód ma podłączenie tylko do internetu, to ktoś odpowiednio wykształcony w tym temacie może spokojnie przejąć kontrolę nad wszelkiego rodzaju urządzeniami, a co za tym idzie, pościągać wasze zdjęcia wszystkie, które są w waszych telefonach, na waszych urządzeniach, wszystkie dane, wszystkie wasze dokumenty i tym podobne rzeczy. Więc używanie VPN-a, używanie innej przeglądarki internetowej niż Chrome, na przykład takie jak Brave, czy na przykład takie jak Firefox, który też nie jest do końca bezpieczny, ale już ten tryb prywatny w Firefoxie działa wiele lepiej niż tryb prywatny w Chromie. Tryb prywatny w Chromie to jest po prostu żart. No, po prostu najzwyczajniej w świecie żart. Wszystkie te rzeczy sprawią, że wasze dane będą bezpieczniejsze. I jeszcze na koniec powiem wam taką rzecz. Uważajcie na to, co wrzucacie do internetu, jakiego rodzaju komentarze wrzucacie do internetu i jakiego rodzaju zdjęcia wrzucacie do internetu. Ponieważ jeżeli komuś się wydaje, że na przykład wrzuci sobie zdjęcie na Facebooka, a później to zdjęcie z tego Facebooka usunie, czy wrzuci jakiegoś tam głupiego mema i później go usunie i go tam nie ma, to jest w błędzie. Coś raz wrzucone, zapamiętajcie to na zawsze, coś raz wrzucone do internetu pozostaje tam na zawsze. Bez względu na to, czy to usuniecie, czy nie. Coś raz wrzucone do internetu pozostaje tam na zawsze i na zawsze jest zapisane. I uwierzcie mi, wszystkie te big tech korporacje mają ogromne serwerownie, które katalogują wszystkie informacje odnośnie wszystkich. I tak jak wam powiedziałem, nasze dane to jest nowe złoto i te wszystkie korporacje i portale typu Facebook handlują naszymi danymi do innych i w ten sposób zarabiają po prostu. Jeżeli komuś się wydaje tylko, że na przykład Facebook zarabia wyłącznie na sprzedaży reklam, to jest w głębokim błędzie. Facebook przede wszystkim zarabia na sprzedaży danych do innych firm, które chcą nam sprzedawać rzeczy. Dlatego tak często wyświetlają się wam różnego rodzaju produkty, które mogą się wam podobać, ponieważ wasz telefon was słucha, Facebook wie, o czym rozmawiacie, o czym rozmyślacie, tak dalej, tak dalej. Różnego rodzaju aplikacje mają dostęp do kontentu, do zawartości waszego telefonu. Na przykład odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego aplikacja, która wskazuje, nie wiem, fazę księżyca, czy też specjalna aplikacja do obsługi latarki, potrzebuje dostępu do waszej listy kontaktów. Pomyślcie o tym. Dlaczego? Po co? To jest totalnie bez sensu. Więc już dziś każdy z was powinien usunąć przynajmniej 10 aplikacji ze swojego telefonu, których nie używał w przeciągu roku. Po prostu. I dbajcie o to, żeby oprogramowanie, które instalujecie, było zawsze aktualizowane. Dlatego, że te aktualizacje sprawiają, że one jakby przyszywają łatki na wszystkie dziury, którymi może ktoś wejść na wasz komputer, czy na wasze dane urządzenie, itd., itd. I dlatego aktualizacja oprogramowania jest tak istotna, bo jeżeli tego nie robimy, to nasze urządzenie jest narażone na to, że ktoś po prostu to wykorzysta. Najzwyczajniej w świecie. I wiecie, może w Polsce tego tak mocno nie doświadczacie, natomiast ja będąc tutaj w Anglii, zostały mi ukradzione kryptowaluty z konta mojego kryptowalutowego, gdzie miałem niemało pieniędzy ułożonych. Wszystkie moje kryptowaluty wyparowały. Niejednokrotnie było tak, że podejmowano próby wyciągania pieniędzy z mojego konta bankowego. Niejednokrotnie było tak, że skradziono pieniądze z konta bankowego mojej żony. Niejednokrotnie było tak, że dostawałem telefon od kogoś, kto podszywał się pod kogoś z banku i miał dostęp do wszystkich moich danych. Do wszystkich, wyobrażacie sobie to? Do wszystkich transakcji, które wykonałem w przeciągu jakiegoś tam czasu,
do wszystkich informacji odnośnie, gdzie mam, w których bankach posiadam konta, czy posiadam karty kredytowe, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie to, jeżeli ktoś jest w stanie po prostu mieć dostęp do wszystkich tych informacji, no to o czym to świadczy? I teraz, kończąc ten podcast o bezpieczeństwie w internecie, słuchajcie, na przykład, nie wrzucajcie zdjęć z urodzin. O, mam dzisiaj urodziny, na przykład. I macie oznaczoną datę urodzin na Facebooku, bo to już zaczyna być dla kogoś kopalnią danych. Wrzucacie zdjęcia z urodzin, albo na przykład wrzucacie informacje typu: o, jeszcze tydzień jadę na wakacje, i wrzucacie zdjęcia z wakacji. I muszę wam powiedzieć jako ciekawostkę na koniec, że włamywacze do domów i włamywacze do mieszkań najczęściej korzystają z Facebooka i Instagrama i sprawdzają, kiedy kto jedzie na wakacje. I ktoś na przykład sobie robi zdjęcia w domu i włamywacze po prostu widzą, co w tym domu jest, i oni w ogóle nie są zainteresowani tym, że ktoś sobie walnął tam jakieś zdjęcie, tylko patrzą na to, co jest w tle i dookoła, co odbija się w lustrze, co jest w danym pomieszczeniu. I teraz dana osoba wrzuca zdjęcia i mówi: o, jadę na wakacje na 2 tygodnie, w końcu sobie odpocznę, ale fajnie, ale fajnie. A po drugiej stronie siedzi ktoś, sobie myśli: o, kogoś nie będzie w domu 2 tygodnie. No i tak niestety to wygląda. Więc moi kochani, przeglądarka Brave, wyszukiwarka DuckDuckGo, VPN, CyberGhost, i jeśli możecie, to zafundujcie sobie case do telefonu. Ten case, który ja akurat posiadam, ta firma mi za to nie płaci, natomiast jest to holenderska firma, oni robią case'y wyłącznie do telefonów. Możecie słyszeć tutaj w tle odgłosy mojego młodzieńca, który aktualnie, prawda, nie jest w szkole, tylko jest chory i dostaje zajoba, za co was przepraszam. Natomiast ta firma do case'ów internetowych, Boże, do case'ów telefonowych, nazywa się Spify. Jest to, zdaje się, holenderska firma, która tego rodzaju case'y dostarcza, które zasłaniają przednią, tylną kamerę. No i osobno możecie kupić sobie tak zwany mikrofon jammer. I dzięki temu nie będziecie podsłuchiwani, ani nie będziecie podglądani, a jak podłączycie swój telefon do VPN-a, na przykład do CyberGhosta, to kończy się temat typu, że wsiadacie do samochodu i wasz telefon od razu wam wyskakuje z informacją: o, jesteś właśnie tu pod domem i masz tyle i tyle do najbliższej lokalizacji. I to najzwyczajniej w świecie daje taki lekki spokój ducha, że jesteśmy trochę mniej widoczni w tym cyfrowym, zwariowanym świecie. A to już, że obserwują nas telebimy i kamery różnego rodzaju, które są na ulicy pomontowane we wszelkiego rodzaju urządzeniach, no to już jest inna sprawa. Natomiast samo to, czego szukamy w internecie, jakiego rodzaju treści przeglądamy i tak dalej, używając tych narzędzi, które wam podałem, sprawia, że wielkie korporacje już będą miały problem ze zbieraniem waszych danych. I jeszcze na koniec powiem wam taką jedną creepy rzecz. Bo tak jak wam wspomniałem o Darknecie, i wiecie doskonale o tym, że sztuczna inteligencja mocno się rozwija aktualnie. I powiem wam tak, na Darknecie też jest sztuczna inteligencja i nie ma żadnych pasów bezpieczeństwa. Po prostu żadnych. I to jest dopiero przerażające. Bo z tego, co ja widziałem, to ta sztuczna inteligencja, która znajduje się na Darknecie, ma bardzo ciekawy wachlarz zainteresowań, tak bym to ujął. I robi wszystko, żeby ludzie wykonywali rzeczy dla tej sztucznej inteligencji, jak na przykład organizowanie specjalnego osobnego laptopa ze specjalnego rodzaju kamerą, żeby ta sztuczna inteligencja mogła sobie oglądać świat, a następnie wysyła komuś zdjęcie z w pełni odtworzoną rzeczywistością na zewnątrz czyjegoś domu z czyimś zdjęciem. Rozumiecie? Wyobrażacie sobie taką sytuację?
No po prostu spoko, nie? Także moi kochani, dbajcie o swoje dane, dbajcie o swoją prywatność i starajcie się jak najbardziej zacierać swój ślad internetowy. Przeglądarka Brave lub przeglądarka Tor, wyszukiwarka DuckDuckGo, CyberGhost VPN i powinno być ok. Dzięki czemu będziecie o wiele mniej widoczni. Na koniec jeszcze raz serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszam na sesję coachingu lub też mentoringu oraz zapraszam na wspieranie kanału Okiem Szamana na portalu Patronite i dołączenie do grupy telegramowej, gdzie poznacie naprawdę fajnych, odjechanych ludzi i będziecie ze mną w stałym kontakcie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Słuchaliście audycji Okiem Szamana i ja nazywam się Bartosz Socha. Trzymajcie się ciepło. Hej!